właśnie dziennik z lat 95-96, gdzie pan Leszek Blanik figuruje pod numerem drugim. Właśnie pana Leszka Blanika. Brawa, mam nadzieję, że... Dzisiaj będziecie mogli dowiedzieć się więcej niż tylko to, co na początku tego spotkania przygotowaliśmy w formie krótkiego przypomnienia sukcesów olimpijskich. Zawsze w początkach mojej kariery były trudności z wygrywaniem z zawodnikami z centralnej Polski, szczególnie z Warszawy, gdzie zawsze ta warszawska Legia była taka dominująca i miło czasem, że byłem lepszy, ponieważ gimnastyka jest dyscypliną niewymierną, w związku z tym oparta jest na ocenach sędziowskich, to zawsze było mi trudniej, ale myślę, że te przeciwieństwa losu i to wszystko, że zawsze było mi trudniej, zawsze trzeba było się przez coś przebijać, sprawiło, że poprzez swoją motywację, ale przede wszystkim poprzez swoją pasję i swoje marzenia potrafiłem realizować w dalszym swoim życiu swoje plany i myślę, że jeżeli nie boicie się marzyć, jeżeli macie wszyscy jakieś cele, to tak naprawdę żyjecie. Jeżeli nie macie marzeń, jeżeli nie macie swoich pasji, a pasją może być nawet zbieranie znaczków pocztowych, to wtedy trudno się żyje. W związku z tym namawiam was do tego, abyście szukali w swoim wnętrzu, w swoim życiu jakichś celów, jakich marzeń. To mogą być marzenia związane również nawet z pomocą charytatywną, na którą wielu sportowców jakby przystaje bardzo chętnie, ponieważ sportowcy w Polsce są ambasadorami nie tylko swojego regionu, ale przede wszystkim swojego kraju. Sportowcy często są wzorcem i zazwyczaj są za granicą dobrze kojarzeni, ponieważ wygrywanie w sporcie kojarzy się ze zwycięstwem, z wyższością nad innymi narodami i przede wszystkim pokazanie swojej dumy narodowej. W związku z tym, jeszcze raz wracając jakby do tematu, myślę, że każdy z was drzemią pewnego rodzaju możliwości. Możliwe, że część z was jeszcze ich nie odkryła, a ja wam życzę tutaj z tego miejsca, by tak właśnie się w przyszłości stało. Ja może zadam jedno pytanie, kto z was uprawia, czy to amatorsko, czy zawodowo, jakąkolwiek stopień sportu. Poproszę ręczki do góry. Jest całkiem nieźle, także z tego się cieszę. Czasem odwiedziłem już mnóstwo szkół w całej Polsce. W tej chwili już, że tak powiem, troszeczkę mi jest trudniej po dwóch latach, a po pół roku, kiedy zakończyłem karierę w maju, trochę trudniej już mi się rozmawia o moich sukcesach. Tymczasem warto chociażby dla jednego wzruszenia, jednej osoby, warto realizować samego siebie i warto dążyć do wyznaczonych celów. Kiedyś byłem na spotkaniu, gdzie przyszły tylko dwie osoby, a to było 8-10 lat temu, kiedy jeszcze troszeczkę byłem mniej znany. I tej osobie, która to, że tak powiem, to spotkanie nie wypaliło tak naprawdę, było troszeczkę przykro i głupio. I wtedy ja powiedziałem, że nieważne. Dla mnie jest ważne, że chociażby mogę coś przekazać chociażby jednej osobie. Jeżeli chociaż jedna osoba czerpie wzorzec ze mnie jako sportowca, jako osoba, która wyznaczała sobie cele i do nich dążyła i je zrealizowała, to warto robić to, co robimy chociażby dla innej osoby. I tego życzę wam, żebyście mogli realizować siebie, ale przede wszystkim, żebyście znaleźli cel. Pół salta, jedno, drugie, czyli 2,5 salta, lądowanie tym do przyrządu. Ja powiem tylko tyle, że w momencie lądowania ciężar, który przyjmuje na stawy skokowe, na kolanowe, to jest około 600 do 700 kg. W związku jest to obciążenie bardzo duże i to wszystko musi być idealnie przygotowane. Gimnastyka należy do dyscyplin, w której bardzo ważna jest precyzja ruchu, koordynacja ruchowa, no i siła względem, ale własnego ciężaru ciała. Ja mam nadzieję, że w trakcie tutaj każdy z was pomyśli sobie, o co chciałbym mnie zapytać. Odpowiem w zasadzie na każde pytanie. To jest drugi skok, oczywiście wykonywanie kwalifikacji. Przed podejściem gdzieś tam wykonuje takie dziwne ruchy, ale to jest taka, że tak powiem, automatyzacja ruchu, czyli w głowie gdzieś tam układam sobie najważniejsze elementy, które muszę pamiętać w trakcie wykonywania tak skomplikowanych
tych skoków. Teraz będzie drugi skok, 25 metrów rozbiegu, naskok na skoczni, runda i 2,5 salta w tył w pozycji łamanej, ale w tył. Przedtem robiłem w przód, teraz w tył, także wszystko jest dosyć skomplikowane. Moja kariera trwała 23 lata do tego, by zostać, osiągnąć klasę mistrzowską międzynarodową, potrzebowałem około 12-13 lat. Gimnastyka to jest najlepsze, że tak powiem, przygotowanie fizyczne dla dzieci w wieku 5, 6 do 10, 12 lat. Tak naprawdę, jeżeli popatrzymy na przykład na naszych piłkarzy nożnych, to w innych krajach, takich jak Niemcy, do gimnastyki, przykłada się dużą wagę, ponieważ jeżeli popatrzymy na przykład na inne ligi, kiedy piłkarz po strzeleniu bramki skacze rundę, salto, czy przerzut, czy salto w przód, często ludzie się mnie pytają, dlaczego jestem i na siatkówce, i na piłce nożnej, w szczególności na żużlu. W tej chwili jestem i ambasadorem sportu żużlowego i przyjacielem Euro 2012, ale gimnastyka tak naprawdę od przypadku, ponieważ w Brazylii były zawsze tradycje, mamy 13 olimpijczyków wywodzących się z naszego miasta gimnastyków. No i przypadkiem wykonałem salto w domu. Następnego dnia, w zasadzie po dwóch dniach, ojciec zaprowadził mnie do klubu i tak po prostu zostało, ponieważ bardzo szybko, że tak powiem, to zaczęły sukcesy w tej dyscyplinie, więc już tak po prostu zostało. Tata zawsze powtarzał, że jeżeli coś robisz, to rób to od początku do końca i dobrze. Także gimnastyka trochę z przypadku, ale też jeżeli nie byłoby klubu i nie byłoby tradycji, to nie byłoby tego wszystkiego, a salto przód zacząłem wykonywać po tym, jak oglądałem z pasją Igrzyska Olimpijskie, kiedy nasi wybitni sportowcy po wygranych walkach, czy to w zapasach, czy w judo, wykonywali różnego rodzaju ewolucje, czy też kiedy oglądałem gimnastykę sportową podczas relacji z Igrzysk Olimpijskich. Ja mam, Leszku, pytanie o ten twój skok, skok Blanika. Jak na to wpadłeś, na ten pomysł, na taką, powiedzmy, ewolucję? I druga część pytania, ile trzeba wykonać takich skoków, żeby się zdecydować na skok na jakichś zawodach międzynarodowych, czy liczących się ważnych dla sportowców? Ponieważ nasza dyscyplina idzie w kierunku, mówi się o niej, największy cel świata, czyli wykonujemy coraz to trudniejsze, coraz to bardziej niebezpieczne ewolucje. I właśnie ten skok jest tego wynikiem, ponieważ przede mną wykonywało nam się tylko podwójne salta w pozycji zgrupowanej na tym przyrządzie, więc postanowiliśmy to sobie utrudnić. To jest zupełna zmiana techniki w takim przypadku, ponieważ kiedy łapiemy nogi za kolana i przyciągamy do siebie, łatwiej jest nam wykonać salto. Kiedy one są wyprostowane i łapiemy pod podłudzie, to nie ma tej rotacji wykonywania salta. W związku z tym poszukiwanie odpowiedniej techniki oraz niewątpliwie jakieś uwarunkowania fizyczne, czy też również psychiczne w mojej osobie, pozwoliły mi na dojście do takiego skoku. Po prostu poszukuje się coraz to nowych, trudnych ewolucji, które są, nie oczekujmy, że tak powiem, które są coraz to bardziej też i niebezpieczne. I żeby wykonać taki skok na zawodach, to na 10 podejść na treningu, czy w trakcie tygodnia, bo są już trudne ewolucje, które nie wykonuje się codziennie, trzeba wykonać, ja powiem, żeby być pewność, trzeba wykonać dobrze około 8-9 razy. Jeden raz może się nie udać. Przygotowanie do tego skoku tak naprawdę to trwa latami, bo to są etapy, które powolutku przeskakujemy. Natomiast w momencie, kiedy w 1997 roku wyszedłem na poziom światowy, kiedy pierwszy raz wszedłem do pierwszej 15 mistrzostw świata i w ciągu następnych lat pracowałem nad tym nowym skokiem. Tak naprawdę przygotowanie tego skoku to jest około 1,5 roku. De facto przygotowania pod kątem tego danego skoku. Po drodze jest wiele niepowodzeń, wiele przegranych zawodów, kiedy wprowadza się taki nowy skok, dochodzi inny stres, nie tylko związany ze startem, ale również z niebezpieczeństwem. W związku z tym są pewnego rodzaju starty, które się nie udają poprzez te różnego rodzaju problemy. Ale ponieważ ja miałem bardzo trudne warunki, jeżeli chodzi o treningowe, ponieważ wielokrotnie w mediach było na temat rozbiegu z korytarza, gdzie stali studenci i przygotowywali się do swoich zajęć, więc jakoś starałem się te rzeczy wykorzystać, te problemy wykorzystać w dobrym kierunku. Bardzo często narzekamy na wszystko,
to jest źle, to przeszkadza. Tak naprawdę nie patrzymy na siebie, co my możemy wyciągnąć z tych złych warunków dla siebie. I to chyba najważniejsza umiejętność przekształcenia problemu na własną korzyść. Jeżeli coś nie idzie, to żeby pójść w innym kierunku i wykorzystać to tak, żeby nas to wspomagało. Jak chronić się przed kontuzjami? Tak. No przede wszystkim, w ogóle jeżeli chodzi o sport, to nie będę ukrywał, że najlepszą ochroną jest bardzo dobra, dogłębna, dokładna rozgrzewka. Taka, bym powiedział, oczywiście ona przede wszystkim opiera się na gimnastyce, ale może różnego rodzaju inne, jakby pokrewne dyscypliny wprowadzać. Ja wam powiem taką rzecz, że moja rozgrzewka w okresie przygotowawczym, czyli od stycznia do marca, trwała do 1,5 godziny. Ona była bardzo złożona, polegała również na różnego rodzaju elementach takich usztywniających ciało i tak dalej, których trudno teraz mówić, tylko musiałbym to pokazać. Natomiast w okresie takim już startowym to ona trwała od 0,5 godziny do 45 minut. Wam, gdybyście rzeczywiście chcieli przeprowadzić dobrą rozgrzewkę, wystarczy te 10-15 minut, ale ta rozgrzewka musi być intensywna do pojawienia się, że tak powiem, pierwszego potu na czole i zalecam, nawet jeżeli jest na zewnątrz plusowa temperatura, jest wiosna i lato, zachęcam do rozgrzewek jednak mimo wszystko w tych dresikach, tak? Na zimę trochę grubszych, latem troszeczkę cieńszych, ale jednak wydaje nam się, że czasem jesteśmy rozgrzani, wychodzimy krótkie spodniki, koszulkę, pomachamy rękoma i wydaje nam się, że jest wszystko rozgrzane. Rok, dwa, trzy, po trzech latach zaczyna coś boleć, czy to bar, czy kręgosłup i tak dalej. Ja jeszcze chciałbym jedną bardzo ważną rzecz w tym momencie powiedzieć. Chciałbym tutaj wspomnieć jedną taką sprawę, choć tutaj mi o siłownię. Ja muszę powiedzieć tak, że bardzo złą rzeczą jest chodzenie, czy też uczestnictwo w tych treningach siłowych na siłowni w wieku tym, powiedzmy, 15-19 lat. To jest niewskazane do chodzenia na siłowni. Po wieku dojrzewania od 20 roku życia można chodzić, a w tym okresie nie. Okazuje się, że po 30 roku życia osoby, które chodziły na siłownię, które dźwigały duże ciężary, mają bardzo duże problemy z kręgosłupem. Oczywiście nie jest to regułą, ale uwierzcie mi, że tak jest. Nie ma siłowni w wieku 15-19 lat. Jak pan wspomina lekcję polskiego z panią Kosztej? No, powiem szczerze, ponieważ ja uważam zawsze, że się za ucznia, który lubię język polski przede wszystkim, w odróżnieniu do niestety matematyki, ale przyszedłem do szkoły i ponieważ często nie miałem dużo czasu na naukę, a przede wszystkim też na czytanie książek, czy do czego się przyznaję, to zawsze troszeczkę miałem jakieś tam problemy, natomiast wspominam bardzo fajnie, dlatego że ja siedziałem w ostatniej ławce z moim kolegą i ostatni, mój kolega zawsze czytał książki, i później szybko mi mówił, o czym ta książka była. Ja się wtedy zgłaszałem, on nie, tylko ja. I jak było pierwsze pytanie, to ja wiedziałem, że jak pierwsze pytanie odpowiem, zgłoszę się jako chętny, to już wiedziałem, że pan profesor tutaj już będę miał spokój, nie? Później inni byli pytania. Ale serdecznie wam dziękuję. Chciałbym, żebyście pamiętali jedną rzecz. Na koniec powiem to, co już mówiłem tutaj w tej szkole. Żeby osiągać to, co możliwe, trzeba sięgać po to, co niemożliwe. Wymagajcie więcej od siebie. To wszystko. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Korzystając z tego świątecznego już czasu, chcieliśmy podziękować za to, że jako absolwent znajduje pan zawsze czas, żeby przyszłym, mam nadzieję, absolwentom wskazać właściwą drogę, jak łączyć wyczyn, swoje pasje z nauką. Bardzo dziękujemy.